Święto honorowych dawców krwi. Konferencja dotycząca zmian dla przedsiębiorców. Dotacja na wymianę źródeł ciepła. Dzień dobry, dzisiaj czwartek, 13 dzień czerwca. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie wiadomości raciborskich. W dniu 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi. Jest to święto osób, którzy bezinteresownie przekazują swoją krew potrzebującym. Krwiodawcy odebrali dziś odznaczenia. W raciborskiej siedzibie krwiodawstwa zostały wręczone odznaczenia dla osób, które oddają krew. Tytuł honorowego dawcy krwi nadawany jest po oddaniu co najmniej 20 litrów krwi i jej składników. Wręczałam oznaczenia, legitymację honorowym dawcom krwi w związku z obchodzonym świętem. Honorowych dawców krwi dzisiaj było 42. To jest ilość, którą dostaliśmy. Wnioski złożone były do ministerstwa. Od pana ministra zatwierdził pan minister. Zostaje to wszystko w ministerstwie jeszcze dodatkowo posprawdzane, czy ilość się zgadza. I legitymację zatwierdza pan minister i oznaczenia. Ja mam upoważnienie do wręczania tych oznaczeń. Krew podawana jest w stanach zagrożenia życia i może być również potrzebna naszym przyjaciołom, rodzicom lub krewnym. Na dzień dzisiejszy nie ma innego środka, który by mógł zastąpić całkowicie ludzką krew. Więc żeby komuś podać krew, trzeba po prostu, musi oddać drugi człowiek. Oddając krew, ratuje nie tylko jedną osobę, czasami ratuje nawet i trzy osoby, dlatego że poprzez preparatykę po prostu i można tą krew podzielić na różne składniki i dziś już raczej rzadko leczy się krwią, tylko leczy się po prostu składnikami tej krwi, to co komu jest bardziej potrzebne. Już od dawna wiadomo, że krew jest bezcenna podczas ratowania życia. W przyszłym roku akurat będzie 90-lecie Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, bo w 1935 roku w Warszawie zaczęło się wszystko, tam powstał pierwszy punkt oddawania krwi. I później za rok w Łodzi i tak się to rozwinęło, no i trwa do dzisiaj. Także od już prawie 90 lat ratuje się ludzkie życie poprzez tą krew. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi jest bezcenne. Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Osoby, które oddają krew, często kierują się osobistym doświadczeniem trudnych sytuacji w swoim życiu. Mężczyźni mogą oddać krew 6 razy w roku, kobiety zaś 4. Każdego roku liczba dawców zwiększa się, jednak w tym samym czasie zapotrzebowanie na krew również wzrasta. Podczas wydarzenia wśród odznaczonych jedyną kobietą była pani Józefa Witek. Przekonało mnie to, bo mąż oddaje, właściwie cała rodzina, mój szwagier, siostry też oddają. No i tak po prostu spodobało mi się to, tak, żeby można ratować innym ludziom życie. Bardzo zachęcam, żeby krew oddawać, bo jest bardzo, bardzo potrzebna. Odznaczenie otrzymał również krwiodawca, który oddał rekordową ilość krwi i osocza. Szczególnie też mieliśmy okazję wręczyć panu, który oddał 105 litrów krwi. Pan nam swoje wiadomości życiowe przekazał, oddając 105 litrów, co czuł w sercu, co go skłoniło. Jestem tym bardziej pewna, że warto, bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, 105 litrów to jest 10 wiader, to jest basen, a wystarczy ilość wielkości kieliszka, żeby uratować komuś życie. Ile ten pan ma za sobą pacjentów, które nie wiem, czy by się na sali zmieścili, które pan uratował. Chciałbym jakoś się odwdzięczyć tym naszym dziadkom, pradziadkom, którzy też przelewali krew, że ona była zmarnowana, ale o nim chodziło o to, żebyśmy my w tym kraju, w tej ojczyźnie żyli spokojnie, w pokoju, rozwijali się, uczyli, zakładali rodziny. Ja zaczynałem, jak miałem 18 lat, byłem powołany na komisję wojskową. Tam proponowano właśnie na komisji. To wtedy oddawałem pierwszy raz, w 1969 roku. Tej kropli krwi nie kupimy ani w sklepie, ani w aptece, nigdzie. Jedynie człowiek może ofiarować, bo jeszcze nikt nie wymyślił. Mamy profesorów, mamy uczonych, ale jeszcze nikt nie wymyślił, żeby zastąpić krew ludzką, żeby ratować można było drugiego człowieka. Samo pobranie krwi jest bezbolesne i trwa około 10 minut. Oddanie krwi jest zabiegiem bezpiecznym. Krew można oddać w każdym punkcie krwiodawstwa, stacjonarnym lub mobilnym.
Jest bezpiecznie, robimy badania laboratoryjne przez lekarza. Wystarczy tylko mieć skończone 18 lat, bo tu apeluję do młodzieży. Dowód osobisty, zjeść lekkie śniadanie, mieć 50 kg i przyjść oddać krew. Spróbuj raz, a może przyjdziesz zawsze. Dawcą może zostać osoba w wieku do 65 lat, która cieszy się dobrym zdrowiem oraz spełnia dodatkowe wymogi. 17 czerwca zapraszamy na konferencję Transformacja czy katastrofa? Przedsiębiorczość w czasach ESG i zrównoważonego rozwoju, która odbędzie się w Zamku Piastowskim w Raciborzu pod honorowym patronatem profesora Jerzego Buzka. Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców i samorządowców z naszego regionu. Ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju czynników ESG i związanych z tym przepisów. Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, ponieważ to ich w pierwszej kolejności dotkną przepisy związane z wdrażaniem europejskiej dyrektywy CSRD o zrównoważonym rozwoju. Konferencję adresujemy także do samorządowców, ponieważ to oni lokalnie tworzą pewne ramy funkcjonowania dla biznesu, tworzą takie środowisko około biznesowe i bardzo ważne jest, by obie strony, przedsiębiorcy i samorządowcy, mieli świadomość wyzwań, przed jakimi stoi biznes i przedsiębiorczość, by rozumiały swoje potrzeby. Oczywiście zapraszamy także uczestników, którym zależy na tym, by zdobywać wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju, czynników ESG, czy to dla takiego swojego prywatnego pożytku, czy przede wszystkim dla podnoszenia swoich zawodowych kompetencji. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem wielu znakomitych osób oraz instytucji i dzięki wsparciu samorządu. Jeżeli chodzi o patronaty, to faktycznie zaszczyciły nas bardzo szacowne osoby, jak i instytucje. Przede wszystkim honorowy patronat nad naszą konferencją sprawuje profesor Jerzy Buzek, ale mamy także patronat pani poseł Gabrieli Lenartowicz, starosty powiatu raciborskiego. Powiat raciborski jest także współgospodarzem konferencji. Patronatu udzielił nam pan prezydent Raciborza i miasto Racibórz, także współgospodarz konferencji. Oprócz tego mamy patronaty izb gospodarczych, między innymi Raciborskiej Izby Gospodarczej. Ciekawym patronatem, jakim też możemy się poszczycić i pochwalić, jest patronat Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu. Dzięki temu informacja o naszym wydarzeniu została zamieszczona na oficjalnej stronie Unii Europejskiej i prawdopodobnie jest to pierwszy taki przypadek, żeby właśnie informacja dotycząca wydarzenia w Raciborzu powędrowała tak daleko. Udział w konferencji jest bezpłatny. W trakcie konferencji dojdzie też do bardzo istotnego momentu, jakim będzie powołanie parlamentarnego zespołu do spraw komunikacji i wdrażania zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości. Także będzie to wydarzenie o wysokiej randze i tym bardziej serdecznie wszystkich na nie zapraszamy. Organizatorami wydarzenia są Joanna Kruszewska, wiceprezes Fundacji Zrównoważonego Rozwoju z Gliwic oraz Aleksandra Dick, prezes Instytutu Wspierania Biznesu z Raciborza. W Urzędzie Miasta Racibórz ruszył nabór ciągły wniosków o dotację na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Właściciele budynków oraz lokali mieszkalnych mogą złożyć wniosek na dofinansowanie wymiany nieekologicznego źródła ogrzewania, m.in. tzw. kopciuchów. Dotacja jest możliwa dzięki programowi ograniczenia niskiej emisji. Już 10 czerwca ruszył nabór wniosków w związku z programem ograniczania niskiej emisji. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby planujące wymianę swojego starego, nieekologicznego źródła ciepła. Wysokość dotacji różni się w zależności od rodzaju zasilania danego źródła ciepła. Poziomy dofinansowania różnią się i tak na przykład jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie 7,5 tysiąca złotych, jeżeli chodzi o źródła ciepła zasilane gazem lub cieczą, lub aż do 15 tysięcy złotych. O takie dofinansowanie mogą się ubiegać osoby, które planują założenie sobie pompy ciepła zasilaną energią elektryczną. Ponadto w lokalu mieszkalnym dla wymiany starego źródła ciepła i wykonania instalacji centralnego ogrzewania przyjęto odrębne progi dotacji.
Jeżeli chodzi o lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, tutaj poziom dofinansowania również może wynieść do 7,5 tysiąca złotych. Jeżeli chodzi o źródła ciepła zasilane paliwem ciekłym lub gazowym, lub do 4900 zł, jeżeli mówimy o wymianie czy też stworzeniu instalacji centralnego ogrzewania. Nabór trwać będzie do wyczerpania puli środków finansowych. Regulamin udzielania dotacji oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz. Szczegółowych informacji udziela również ekodoradca pod numerem telefonu 32 10 03 897. W przyrodzie nic nie ginie. Śmieci też nie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami, Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Serdecznie zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.